jest u nas gość, jest nasz ukochany arcybiskup, proboszcz. I Bóg się już nie dawał. Tutaj prosimy, to jest prezent od nas. Bardzo dziękuję. Damy już od lat, bo co soboty, prawie co soboty z nami w naszych domach jest nasza piękna Pani Marysia. Ekscelencjo, księży proboszczu, droga Pani Prezes, drogi Panie Prezesie, szanowni i drodzy kochani Państwo. Ja chciałam dołączyć się do życzeń księdza arcybiskupa i wspomnieć o tym, że naprawdę jesteśmy tutaj wspólnotą. Wspólnotą Polaków, którzy są razem i trzymają takiego ducha przez lata, przez różne trudne sytuacje, ale staramy się trzymać razem i jestem Państwu bardzo za to wdzięczna. 26 stycznia w Bazylice Metropolitalnej odbyło się spotkanie opłatkowe słuchaczy Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gośćmi honorowymi spotkania byli ksiądz arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz wraz ze współpracownikami oraz przedstawicielami Fundacji Bratnia Dusza z Krynicy Zdroju, która pomaga w Ukrainie zarówno organizacjom polonijnym, jak i pojedynczym osobom, żołnierzom ukraińskim na froncie, hospicjom, sierocińcom, szpitalom i parafiom. Metropolita pobłogosławił opłatki i nastąpił czas składania sobie nawzajem życzeń, kolędowania i poczęstunku. Świąteczny nastrój udało się stworzyć także dzięki prezentom od Fundacji Bratnia Dusza. Oprócz tego wszyscy uczestnicy spotkania dostali słodki upominek z rąk arcybiskupa. Spotkanie Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrzeszają seniorów polskiego pochodzenia we Lwowie i tradycyjnie odbywają się w Katedrze Lwowskiej. Tradycja spotkań opłatkowych i wielkanocnych trwa już ponad dekadę. Także słuchacze Uniwersytetu spotykają się przy okazji obchodów świąt narodowych, zachowując polską kulturę, tradycje i obyczaje. Moi drodzy, ja bardzo serdecznie pragnę podziękować Panu Prezesowi i Wam za zaproszenie, bo Pan Prezes mówił, że nie wyobraża sobie opłatka przez księdza arcybiskupa. To ja bardzo serdecznie dziękuję i jestem Wam wdzięczny za to, że Wy nie wyobrażacie właśnie sobie tego opłatka beze mnie, bo często w czasie celebracji zwracam się do Was, bracia i siostry, ale tutaj tworzymy taką jedną rodzinę i opłatek jest tą okazją, żeby właśnie tworzyć wspólnotę i by razem cieszyć się tą radością świąt Bożego Narodzenia. Chrystus się rodzi.